Witajcie! Dzisiaj zabieram Was w małą podróż w czasie. Przeniesiemy się do roku 2015, kiedy byłam au pair w Hiszpanii. Chciałabym opowiedzieć Wam trochę o tym, jak wyglądały moje 2 miesiące, kiedy byłam au pair po raz pierwszy w swoim życiu. I może przekonać Was do tego, że ten wyjazd jest naprawdę fajny, ale także powiedzieć Wam o tym, jakich rzeczy należy unikać i żebyście nie popełniali moich błędów. Pamiętam, że czekałam wtedy na to, żeby znaleźć rodzinę i wyjechać do Stanów. Bardzo długo zajął mi cały ten proces, aby od momentu, kiedy dowiedziałam się o programie, żeby wyjechać do Stanów, ale o tym mówiłam Wam w innym filmie. I w międzyczasie 2 razy byłam w Hiszpanii. I właśnie chciałam powiedzieć Wam o tym, jak do tego doszło, że w ogóle tam wyjechałam. Więc czekałam bardzo długo, już się nie mogłam doczekać i stwierdziłam, że odejdę z pracy w Warszawie i po prostu spróbuję czegoś innego. Więc kiedy już wróciłam do domu, ku mojemu zdziwieniu i wielkiemu zadowoleniu, udało mi się od razu znaleźć rodzinę w Hiszpanii. I była to chyba jedyna rodzina, z którą rozmawiałam na Skype'ie, jakoś tak się dogadaliśmy. I mieszkali oni godzinę od Barcelony. Mieli 2 dziewczynek, które były naprawdę słodkie, przekochane i bardzo się cieszę, że właśnie nimi mogłam się wtedy zajmować. Rodzice również byli bardzo mili. Było to dla mnie bardzo stresujące, żeby to wszystko ogarnąć, ponieważ byłam z tym całkiem sama. Założyłam sobie profil na stronie auperworld.com. Wszystko sama wypełniałam. Napisałam, że zajmowałam się dziećmi, jakie są moje zainteresowania, czy znam język. Znam tylko angielski, nie znam w ogóle hiszpańskiego, ale to rodzinom nie przeszkadzało, bo oni chcieli kogoś, kto będzie rozmawiał z ich dziećmi właśnie po angielsku. Co dziwne, nie chcieli nikogo z kraju, w którym mówi się po angielsku, tylko wzięli właśnie mnie z Polski, dziewczyny, której poziom angielskiego nie był jakiś super wysoki, ale widocznie spodobałam im się jako osoba. Musiałam kupić sama bilety i to był chyba najgorszy moment, ponieważ ja musiałam za nie zapłacić i wtedy wyniosły mnie coś około 400 zł. Ja kupowałam je bardzo szybko, w sensie to było jakieś 3 tygodnie przed wylotem. No i do końca nie wiedziałam, czy oni mnie chcą tak naprawdę, czy mam kupować te bilety. Pisałam do nich ciągle, kupuję bilety, więc to już oficjalnie. No ale wszystko dobrze się potoczyło, kupiłam te bilety. To był w ogóle mój pierwszy raz na lotnisku lecieć gdziekolwiek. Moja przyjaciółka mnie odwiozła na lotnisko i ze mną wszystko tam ogarnęła. I kiedy przyleciałam, to było już późno w nocy, odebrała mnie moja hostka i pierwsze co mi się ukazało to palmy. Ja byłam w szoku, pierwszy raz na żywo widziałam palmy. Doleciałam właśnie do Barcelony i byłam zakochana w tym, nie mogłam się nadziwić. Przyjechałyśmy do domu, moje dzieci chyba już spały i chyba zobaczyłam je dopiero następnego dnia. Rodzina przyjęła mnie bardzo dobrze. Tak jak mówię, mieszkałam godzinę od Barcelony i myślałam, że to będzie wygodne, że o, jak mam wolne weekendy, to będę co tydzień w Barcelonie. No niestety okazało się tak, że jednak bilety były trochę drogie, a wynagrodzenie au pair w Europie to 60-70 euro. Wtedy chyba miałam 65 euro tygodniowo, więc jest to naprawdę mało, jeśli chce się coś zobaczyć. Ja pamiętam, że przez te 2 miesiące byłam w Barcelonie tylko 3 razy. Ale udało mi się zobaczyć inne miejsca, o których powiem za chwilę. Ogólnie nie pracowałam zbyt dużo, ale był to mój pierwszy raz jako au pair i nie do końca wiedziałam, co mam w ogóle robić. Wydawało mi się, że kiedy dzieci są w domu i kiedy rodzice są z nimi, to ja już nie muszę z nimi być, ale też nie wiedziałam do końca, czy mam być u siebie w pokoju, czy może powinnam jednak patrzeć na nie. Ogólnie jak byłam w Hiszpanii, nie czułam się zbyt komfortowo. Może to głupio zabrzmi, ale wstydziłam się nawet jeść przy moich hostach. Nie było tak, że ja ich prosiłam, żeby coś mi kupili, tylko ja jadłam to, co oni kupili i miałam takie poczucie, że jem ich jedzenie. To dziwne, naprawdę, bo tutaj w ogóle się tym nie krępuję. Może to też chodzi o to, jaka ta rodzina była. Tutaj czuję się naprawdę swobodnie. Ale tam tak to właśnie wyglądało.
mimo wszystko ta rodzina chciała, żebym ja się czuła tam komfortowo, żebym fajnie spędziła czas. Najpierw mój host z moimi dziewczynkami zabrali mnie na spacer krajoznawczy po naszym miasteczku i tam było naprawdę przyjemnie. Już to był pierwszy czy drugi dzień i już ta dziewczynka młodsza, która miała 6 lat, już mnie trzymała za rękę, mówiła, że bardzo się cieszę, że tu jestem i to było naprawdę fajne. Następnie w jakiś weekend na samym początku pojechaliśmy na wycieczkę, która naprawdę zrobiła na mnie wielkie wrażenie, ponieważ ta okolica, właśnie okolice Barcelony, położone są blisko gór, góry Montserrat. Jest to miejsce święte, gdzie ludzie przychodzą, aby się modlić, są tam specjalnie robione pielgrzymki. I kiedy zobaczyłam to wszystko na własne oczy, ciężko było mi uwierzyć i myślę, że jeśli pojadę kiedykolwiek jeszcze do Barcelony, to na pewno będę chciała pojechać właśnie w to miejsce, bo widoki tam są niesamowite. No i wielkim punktem, który był dla mnie naprawdę wyjątkowy, to było to, że rodzina zabrała mnie na wakacje. Był to tylko tydzień, pojechaliśmy najpierw w góry, 3 dni bodajże, i tam było również cudownie. Byliśmy w takim domku, który należał chyba do dziadków moich hostów, i tam również chodziliśmy sobie najpierw po miasteczku, a następnie pojechaliśmy w Pireneje na granicę z Francją. I pierwszy raz widziałam góry na żywo. Mimo tego, że mamy w Polsce piękne góry, to nigdy tam nie byłam, ponieważ ja mieszkam na Mazurach, więc troszeczkę drogi bym miała, ale jeśli będę w Polsce na dłużej, na pewno będę chciała pójść właśnie w góry, bo po tamtym dniu zakochałam się w nich absolutnie i tutaj również staram się odwiedzać właśnie takie krajobrazy, bo uważam, że jest to naprawdę wyjątkowe. Więc byliśmy w tych Pirenejach i spędziliśmy naprawdę wspaniałe dni, a następnie pojechaliśmy nad morze, na Costa Brava, gdzie również było przepięknie. Ja nigdy nie widziałam takiej wody i ja, taka dziewczyna ze wsi, w takim pięknym miejscu, czułam się jak w bajce, naprawdę, dla mnie tam było przepięknie. I nigdy tego nie zapomnę, bo była to moja pierwsza taka wakacyjna podróż w życiu, gdzie nie musiałam za nic płacić i naprawdę dobrze się tam czułam w tym momencie, kiedy byliśmy na tych wakacjach. Ja robiłam tylko zdjęcia, nagrywałam filmy i po prostu zachwycałam się pięknem tego miejsca. Kiedy wróciliśmy do domu, troszeczkę się pozmieniało, ponieważ moje dzieci chyba za bardzo się do mnie już przyzwyczaiły i nie były już takie miłe i fajne jak na samym początku. Trochę się ich podejście zmieniło, troszeczkę bardziej zaczęły rozrabiać, nie słuchać się mnie, więc już zaczęłam tęsknić, a zostało mi jeszcze kilka tygodni wtedy, więc nie czułam się w tamtym momencie tak stuprocentowo dobrze. Trochę zaczęłam tęsknić za domem, stwierdziłam, co ja tu robię, może powinnam wrócić. I myślę, że największym problemem było to, że byłam tam sama. Nie miałam osoby bliskiej w moim miasteczku, w mojej okolicy, z którą mogłabym się spotkać, kiedy tylko bym chciała. Poznałam Roxanę przez Facebooka, przez jakąś grupę, tylko że ona mieszkała w Barcelonie, więc widziałyśmy się tylko 3 razy. 2 razy ja pojechałam do niej, raz ona przyjechała do mnie. Ale od tamtej pory dalej się przyjaźnimy, więc to było bardzo dobre, wielki plus tego wyjazdu. Ale tak jak mówię, większość czasu tam spędzałam sama. Byłam samotna i to właśnie powodowało to, że tęskniłam za domem. Kolejną kwestią było to, że latem w Barcelonie i w okolicach jest bardzo gorąco. Temperatura codziennie była po 35 stopni, więc nawet nie można było za bardzo gdzieś wyjść, ponieważ wszystko było odkryte. To słońce padało w ciągu dnia na ciebie i no nawet nie było przyjemnie chodzić, kiedy było tak gorąco. Tam w ciągu dnia jest taka przerwa, kiedy sklepy są zamknięte zazwyczaj, kiedy ludzie po prostu odpoczywają po obiedzie, poni-
ponieważ jest tak gorąco, że naprawdę człowiekowi nie chce się nic zrobić. No i problemem było to, że ja mieszkałam na szczycie takiego wzgórza i miałam daleko do centrum miasta, żeby gdziekolwiek pójść na jakieś lody, do jakiejś kawiarni czy cokolwiek. Ja szłam zazwyczaj pół godziny, a jak szłam pod górkę to 40 minut, więc było to dla mnie męczące i mi się nie chciało. Większość czasu właśnie spędzałam wtedy w domu i trochę myślę, że zmarnowałam ten czas, więc jaką radę mogę mieć dla Was, to upewnijcie się, że miejsce, do którego jedziecie, jest położone w dobrej lokalizacji i że są tam jakieś au pair, z którymi możecie się spotkać. Bo myślę, że właśnie kluczem tego, jak ten czas będzie dla Was, jak będziecie go wspominać, czy było fajnie, czy było niefajnie, oprócz tego, co zobaczycie, to są właśnie ludzie, bo to ludzie tworzą wspomnienia. I to, co mogę Wam powiedzieć, to właśnie pod względem ludzi i tego, jak przeżyłam te wakacje, to zdecydowanie lepszy był mój drugi raz w Hiszpanii, ale o tym opowiem Wam innym razem. Więc mogliście zobaczyć troszeczkę tej Hiszpanii, którą ja poznałam po raz pierwszy, w której totalnie się zakochałam i dlatego właśnie zdecydowałam się rok później wyjechać po raz drugi. Mam nadzieję, że Wam się to wideo podobało. Mogę nagrywać częściej wspomnienia z różnych momentów mojego życia, bo trochę takich rzeczy mam do opowiedzenia, jeśli chcielibyście posłuchać. Na pewno będzie druga część, w której opowiem o moim drugim wyjeździe jako au pair do Hiszpanii. I również postaram się pokazać jakieś zdjęcia, filmy. Tam już bardziej profesjonalnie robiłam zdjęcia, a to tylko rok różnicy, więc na pewno Wam to pokażę. I dziękuję za dzisiaj, dziękuję, że mnie oglądaliście. Do zobaczenia wkrótce.